Ostatnim razem było bardzo aktywnie i rowerowo, a tym razem bardziej na spokojnie z mojej werandy. Hello! Cześć, jak się masz? Co tam? Chcesz być na wideo ze mną? Moja gwiazdka. Say hi, Robbie. Cześć! Ja po prostu wymiękam. W tamtym roku króliki mi zeżarły wszystkie lilie, a w tym roku wiewiórki mi obżerają. Po prostu nie uwierzylibyście. Nie wiem, czy widzicie chmury. Chmury ciemne, grzmi, więc idę na werandę, bo zapowiada się na deszcz. No to jedziemy. Hello, hejka! Witam Was ponownie na moim nowym kanale YouTube. Z tej strony Katarzyna. Ostatnim razem było bardzo aktywnie i rowerowo, a tym razem bardziej na spokojnie z mojej werandy w tle mój cudowny ogród. Słyszycie grzmot? Jest gdzieś burza, ale nie tutaj niestety. A deszcz by się przydał, bo jest tak sucho, Matko Święta. W tamten weekend zabrałam Was na zawody BMX-a, było fajnie. Ale mama mi powiedziała, że to tak wyjechałam z takim wideo, bez żadnego hello, bez przedstawienia, kto, skąd to się tu wzięłam, jak ja jestem, jak na tych BMX-ach. Tak więc szybko Wam się przedstawię. Przyleciałam tutaj do Stanów jeszcze jako nastolatka, zaraz po maturze, po liceum. Przyjechałam tutaj z intencją powrotu do kraju. Był to mój pierwszy lot samolotem, tak a propos. W Ameryce mieszkam już od ponad 20 lat. To jest jeden z moich piesków. Tutaj mam trzy pieski. To jest jeden z nich, a zawsze lubi być na kolanach. Tak więc tutaj urodziłam synka, Sebastiana. Teraz już jest nastolatek, w sumie za niedługo będzie mógł już prowadzić i jeździć samochodem. Czyli praktycznie teraz to już jestem, żyję tutaj już i mieszkam ponad połowę mojego życia. Tak więc mama mówi, że bardziej ze mnie już jest Amerykanka i jakbym przyjechała do Polski, to pewnie bym się już teraz tam nie odnalazła. No i tak szczerze mówiąc, pewnie ma rację. Nie wiem, najpierw tutaj mieszkałam w stanie Maryland, teraz mieszkam już od 2005 czy 2006, mieszkam już w Raleigh. I rzeczywiście zupełnie jest inny tryb życia. I pewnie tak jak mama mówi, ciężko by mi się było teraz przyzwyczaić. Nie dałabym rady pewnie, no chociaż kto wie. Mieszkam w Raleigh z rodzinką i właśnie z trzema pieskami. Nie mamy kotów, bo Sebastian ma alergię. Koty uwielbiałam, zawsze w Polsce miałam pełno kotów. Nawet nazywali mnie kocią mamą. Hi! Ale teraz właśnie mam tylko pieski. Zaczęłam z jednym, z Yorkie. Potem dostałam następnego i teraz w tamtym roku. Czy to już rok cię mamy? Jak długo cię mamy? Już rok cię mamy. Robi? Happy doggy? Nie. Tutaj też mam mamę i ciocię w Durham, tak więc fajnie, bo mam blisko rodzinę.
No a właśnie, a co z tymi BMX-ami? Bo ostatnio pokazywałam wam BMX-y. No najpierw mój młody to wszystko zaczął, Sebastian. Wyścigujemy się już, jeździmy z młodym już, w sumie obydwoje. Jeździmy od 7-8 lat już prawie. Tutaj dzieci bardzo często zaczynają sporty, także młody ledwo chodził, a on już zaczął pływanie. Także na początku był w szkółce pływackiej, na początku pływał, a jak miał 6 lat, to zaczął jeździć właśnie na BMX-ach, a ja w sumie zaraz po nim, zaraz po kilku miesiącach stwierdziłam, hej, no ja też bym tak chciała. I w sumie zaczęliśmy razem. I teraz jesteśmy na tej samej drużynie. Mamy takiego sponsora LDC. Sebastian już jest kilka lat. A ja dołączyłam do rodzinki LDC w tamtym roku. W tamtym sezonie. Tak więc na mistrzostwach reprezentuję oczywiście Polskę. A tutaj, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, sponsorowana jestem przez klub LDC razem z moim synem Sebastianem. Tak więc więcej o BMX-ach wam opowiem następnym razem. Dzisiaj, tak jak mówię, było bardziej tak lightowo i bardziej luzowo przy śpiewie ptaszków. A następnym razem pewnie będzie znowu coś z BMX-ami, ale to zobaczymy. Wszystko się okaże. No bo jak jest, taki jest dylemat. W następny weekend jest tutaj Dzień Niepodległości. Dzień Pamięci, Memorial Day Weekend. To jest taki długi weekend, także poniedziałek wszyscy mają wolny i jest święto. A my mamy jechać do, mieliśmy jechać do Nashville, Tennessee na właśnie mistrzostwa USA BMX. Tak zwane Music City National. Music City, ponieważ Nashville to jest jakby taka mekka, stolica muzyki country. Och! I przez to właśnie zawody nazywają się Music City Nationals. No i mieliśmy wyjeżdżać już w czwartek, a z czym jest dylemat? Słuchajcie, młody tutaj chodzi do high schoolu. I high school robi przez wirtualnie przez internet. No jest trochę do tyłu. No i tak. Tak więc zobaczymy. Zapraszam. Dowiemy się w następnym odcinku. Ja sama nie wiem, bo nadal czekamy na telefon. Także jak się zgodzą, będzie fajnie, będziemy w Nashville. Jak się nie zgodzą, będziemy kłuć i zobaczymy. A teraz no to żegnam się z wami. Chyba nic nie będzie padać. Miało tak padać. Wygrzmiało się, ale nie ma nic, także chyba pójdę podlewać ogród. To pa! Buziaczki! Bye!